Urszula Sarnecka. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Bankowości oraz Zarządzania Przedsiębiorstwem, a także podyplomowe studia w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Trenerstwo i Coaching. Obecnie studiuje pedagogikę dla nauczycieli. Jest mówcą, trenerem zdrowotno-motywacyjnym i coachem. Jest też instruktorem terapii stawiania baniek chińskich oraz fascynującą koncepcją totalnej biologii. A ja do tej pory myślałam, że to jest po prostu Ula od zdrowia. Czy może Ula być taką Ulą? Przed Wami Urszula Sarnecka. Dziękuję, Krysiu. Tak, drodzy Państwo, jestem na deser. Bardzo się cieszę, że tak dużo tutaj Państwa tak czekało na ten wykład, bo niektórzy te pytają już, ja mówię, no jeszcze nie, jeszcze na końcu. Dlatego, drodzy Państwo, tu w tym pierwszym numerze gazety jest tak naprawdę, tak, bo ludzie nie wiedzą, kim jestem. I stwierdziłam, że tak, w pierwszym numerze trzeba napisać, a później już nie będziemy pisać. Bo, drodzy Państwo, sama siebie nazywam tak renesansową duszą. To wiecie Państwo, co to jest za osoba? I ktoś się strasznie męczy, bo ma tyle pasji i nie wie, którą wybrać. I ja łączę wszystko. Znaczy, tak w cudzysłowie tak męczę się, bo połączyłam cały świat w pewne zagadnienia. W pewne zagadnienia, że jesteśmy całością. Że nasze zdrowie, nasze emocje, nasz styl życia to całość. Nasza genetyka, nasze geny, nasi rodzice, przodkowie, to wszystko całość. To, że jesteście, drodzy Państwo, tutaj, to jest całość waszej osobowości. Wasza przeszłość, przyszłość, która będzie, już kształtuje się dzisiaj. I chciałam dzisiaj, drodzy Państwo, powiedzieć Wam o temacie, który jest szczególnie mi bardzo bliskim, bo tym, co bardzo, że tak powiem, od 10 lat jest mi bliskie, to relacje partnerskie, bo wyszłam 10 lat temu za mąż, a nie miałam przykładu z domu. To większość z Państwa wie, jaką miałam historię, że nie miałam rodziców, którzy daliby mi przykład, jak żyć. I sama zaczęłam szukać właśnie, jak żyć szczęśliwie w związku, jak tworzyć relacje partnerskie. A relacje partnerskie, drodzy Państwo, związane są z naszymi nerkami, ze stanem zdrowia naszych nerek. Jeżeli, drodzy Państwo, macie tak zdrowe nerki, to łatwiej Wam się dogadać z mężem, z żoną. I to Wam gwarantuję. I jeżeli pojawia się jakiś problem w zdrowiu Waszych nerek, to znaczy, że emocjonalnie macie problem w relacjach z Waszym partnerem. Mężem, żoną. Partnerstwo, drodzy Państwo. Bo nerka, partnerka, to, drodzy Państwo, zobaczcie, w słowie partnerka jest nerka. Mówi się, że język słowiański, jesteśmy Słowianie, ci, co niosą słowo. Dla nas słowo ma wielkie znaczenie, drodzy Państwo, szczególnie dla nas właśnie Słowian, bo ma podwójne znaczenie, że tak nie tylko partnerka, ale też nerka. Żeby było dobre partnerstwo, to muszą być dobre nerki. I dzisiaj o tym tak powiem, a na koniec będzie, słuchajcie, drodzy Państwo, tak niespodzianka, bo piszę, słuchajcie, książkę Jak żyć po ślubie. I tak zbieram się do wydania. Od 10 lat, kiedy wyszłam za mąż, zaczęłam spisywać mądrości, które zaczęłam sprawdzać, które usłyszałam od babci, od cioci, od koleżanki, od znajomych, z książek i je spisuję. Mam już ich ponad 50. I na koniec będziemy właśnie, no to tak troszkę, że tak powiem, z tej książki Państwu też tak przybliżę. Ale najpierw właśnie będzie tutaj o tych naszych nereczkach. I tak, drodzy Państwo, ale zanim przejdę do samych nerek, to tak, żeby mieć dobre zdrowie. I tak, dlaczego dobre zdrowie, słuchajcie? Tak życzymy sobie na święta dobrego zdrowia. A jak idziemy na ślub, to życzycie parze młodej, żeby byli zdrowi? Tak lubicie chodzić po weselach? Szczęścia, zdrowia, prawda? I to tak jak w tej bajce było, że był książę, królewna i żyli długo i szczęśliwie. I co? Te trzy kropeczki. Te trzy kropeczki, drodzy Państwo. I żyli właśnie tak długo, szczęśliwie, zdrowo. I co znaczy, słuchajcie, żeby mieli dobre zdrowie, to jest zdrowy styl życia, o którym dzisiaj troszeczkę powiem właśnie w kwestii nerek. I partnerstwo w relacjach. Też troszkę o tym powiem. Żebyście Państwo mieli świadomość, że jeżeli będziecie dbać o zdrowie,
stosować różne rzeczy, pić wodę, a w relacjach domowych będzie wojna, to nie będzie partnerstwa, nie będzie dobrego zdrowia. Bo ten stres właśnie zniszczy, bo ludzi mówi się o zdrowiu w kwestii właśnie, że stres przynosi choroby, ale stres ten domowy przede wszystkim. Wracamy do domu, przytulić się do męża, do żony, spotkać swoje dzieci po szkole. A czysto jest wielki stres, kiedy wracamy do domu. I możemy dbać o zdrowie, pić wodę, drodzy Państwo, ale to nie pomoże. Kiedy świadomie nie zapanujemy nad relacjami partnerskimi, to znaczy nie zadbamy o nasze nerki. Dlatego tak, drodzy Państwo, dobre zdrowie to jest zdrowy styl życia i partnerstwo. To jest suma. Jeżeli ktoś jest tak starą panną albo jest samotny, ma dobre zdrowie jakoś, ale tak nie ma relacji partnerskich, mu trudno. I być może dlatego tak został sam, bo miał problem z nerkami. Bo drodzy Państwo, jak człowiek ma słabe nerki, nie ma popędu seksualnego. Dlatego jak tu panowie mówili, że poprawia się popęd seksualny. I mogę Państwu, że tak powiem, zagwarantować, że mnóstwo osób, które są samotne, niestety mają problem z nerkami. Nie mają takiej potrzeby, bo nerki tak jakby nie dają tej energii, żeby tą energię po prostu tak zagospodarować. Drodzy Państwo, tak co to jest partnerstwo? Współpraca, wzajemność, zaufanie. Co to znaczy współpraca w związku, drodzy Państwo? Co to znaczy współpraca? Razem iść przez życie, dokładnie. A co to znaczy razem? Wybaczać sobie. A ja powiem, drodzy Państwo, od strony totalnej biologii, od nowej wiedzy, którą właśnie niedawno poznałam, to, drodzy Państwo, wiecie, jaki mamy problem? Że kobiety są mało kobiece. I to jest główny problem i mają pretensje do męża, że ich nie adoruje. Ale jak ma adorować męską energię? Kiedy kobieta już nie pamięta, kiedy chodziła w spódnicy, kiedy spała w koszuli nocnej, kiedy tak ubrała się kobieco, a bo już nie muszę się starać po ślubie, to czym mąż chce adorować męską energię? I według, słuchajcie, totalnej biologii, jeżeli kobieta jest mało kobieca, bo nie dba o swoją właśnie kobiecość, zbyt często bierze tak młotek do ręki. Ale to ja powiem, dlaczego tak się dzieje, drodzy Państwo. Dlaczego właśnie... Tak to powiem za chwilkę. I teraz, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że tu kobieta ma święty graal kielich. To jest kielich rodowy z energią rodową, którą dostała z domu, która po prostu powoduje, że ona ma siłę życiową. I teraz kobieta jest szczęśliwa, kiedy mąż ją adoruje, napełnia ten kielich. Ale czy będzie odrową męską energię? A męska, ta energia krzyczy, złości się, w sensie to jest tak, że po prostu jest wybuchowa. I kiedy mężczyzna nie napełnia tego kielicha, kobieta jest nieszczęśliwa. A jak ma napełniać? Poprzez słowa, czyny, postawę. Ale najpierw kobieta ma być kobieca. I wierzcie mi, słuchajcie, powiedziałam koleżance, która była tuż przed rozwodem, pytam się jej, kiedy ostatnio chodziłaś w spódnicę? Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak założyła spódnicę, mówi, Ula, jestem w szoku. Jest, jaka reakcja w domu jest. Co się zadziało? To ona przyjęła postawę kobiecą. I drodzy Państwo, i co się dzieje, jeżeli kobieta jest adorowana, załóżmy, że jest kobieca, jesteśmy kobiecy, myślę, że to większość kobiet jest kobiecy, w większości, mam nadzieję, że tak, w spódniczkach. I teraz tak, co się dzieje, jeżeli mąż adoruje kobietę poprzez swoją postawę i wiecie, jak ma swoją postawą, 12 razy dziennie przytulać żonę. Dlatego jeżeli to są mężowie, to jeżeli chcecie, żeby wasza żona była szczęśliwa, 12 razy dziennie trzeba ją przytulić, żeby zdjąć z niej stres. Z miłością, z miłością. I wiecie, kiedy jeszcze kobieta jest szczęśliwa? Kiedy mąż 20 minut z miłością słucha żony. Z miłością, nie doradza, tak nie doradza, tylko słucha z miłością i zrobi herbatę. I wierzcie mi, kobieta będzie szczęśliwa, będzie kielich napełniony i wtedy tą energię, którą dał mąż, kobieta przez to, że jest w spódnicy, transformuje i mu oddaje. I on osiąga sukcesy. W takiej kolejności. To kobieta transformuje energię.
transformuje i oddaje mu energię, i to mężczyzna osiąga sukcesy dzięki kobiecie. Dlatego, drodzy Państwo, to jest tak z totalnej biologii w kwestii tej współpracy. A jeszcze jak w kwestii współpracy, słuchajcie, pochodzimy, słuchajcie, od jaskiniowców. Jak to było w jaskini? Kto przynosił mamuta? Facet przynosił mamuta. A jak jest dzisiaj? Kobieta przynosi siatkę, tak? Siatę przynosi, tak? I teraz, drodzy Państwo, tak wiecie, co to znaczy wyjść za mąż? Za męża. Tak mogę się poprosić, to Janusz, na chwilkę? Tak, co to znaczy wyjść za mąż? To nie jest mój mąż, to jest kolega. Tak, drodzy Państwo, tak, wyjść za mąż, że ja, kobieta, stoję za ramieniem, nie przed, jestem lokomotywą, która ciągnie ten wóz, tylko stoję za ramieniem i facet ma czuć, że jest krok przede mną, wtedy będzie szczęśliwy. I będzie przynosił mamuta, to bo będzie czuł, że jest potrzebny, a jeżeli my jesteśmy zbyt męskie, to co on się będzie starał? I jeszcze powiem, słuchajcie, taki znajomy do mnie zadzwonił, mówi: Ula, zrób coś, bo już mam dosyć, że moja żona rządzi. Rządzi, a on mówi: a kto karczował wtedy dżunglę? Najpierw mężczyzna szedł, karczował, a kobieta szła z tyłu. I dopóki my, kobiety, nie poczujemy, że mamy pozwolić facetowi być męskim, my mamy pozwolić. Ja, kobieta, mam pozwolić mężowi swoją postawą. A często my, kobiety, nie pozwalamy. A czemu, drodzy Państwo? Bo powiem Wam według wiedzy takiej mojej, gdzieś tam zdobytej, że mąż jest moim odbiciem, a ja odbiciem męża. Jeżeli ja przyciągnęłam tak męża, który ma jakiś problem ze sobą, to ja też go w sobie mam. I ja wiem, że bardzo ciężko to jest zrozumieć, ale słuchajcie, jest książka, której generalnie można kupić, można ją ściągnąć tak w PDF-ie. Ja ją zdobyłam na Allegro, to jest tak przez chorobę do samopoznania. I to doskonale jest opisane o nerkach i o partnerstwie. Jeżeli widzimy, że tak, widzę, że mój mąż jest na coś zły, to ja pytam się: Ula, na co ty jesteś zła? On mi tylko pokazuje. Jeżeli mój mąż sobie nie radzi w życiu, to w czym ja sobie nie radzę? To jest moja cudowna lekcja życia. Ja wiem, że jest nam ciężko przyznać się przed sobą, że to, że przyciągnęliśmy daną osobę, męża czy żonę, to po to, żebyśmy się rozwinęli. Także ja się rozwinęła, że mąż jest moim odbiciem tej męskości, której tak naprawdę jesteśmy tak dualni, że u nas w sobie mamy i energię męską, i żeńską, to wiecie, prawda? I mam ją zharmonizować, a mój mąż mi pokazuje, co mam zharmonizować. I wasze ci mężowie, żony tak samo. I stanąć w prawdzie, co mi mąż pokazuje. I w tym, jeżeli w tej współpracy, jeżeli coś nie gra, coś mąż nie robi, Ula, co robisz źle? Tak być może złym tonem mówię. Bo żyjemy, słuchajcie, w świecie, gdzie lubimy nakazywać. Z analizy transakcyjnej mamy aktywnego rodzica. Ale czy ja mogę być rodzicem dla Janusza? Czy na pani Jadzi? Nie. Mogę być na relacji dorosły-dorosły. Komunikujemy się dorosły-dorosły, to znaczy zadajemy pytania, informujemy, komunikujemy się, żeby była właśnie współpraca. Bo jeżeli nie będzie komunikacji, tylko nakazywanie, masz zrobić tak, masz zrobić tak, masz zrobić tak, to znaczy, że mam aktywnego rodzica w sobie. Na przykład tutaj tak marzę, będę coś nakazywała, ona schodzi do poziomu dziecka. Albo zbuntowanego, albo podległego. Ja mogę dać informację, że jest portal Nowa Idea, ale nic nie mogę nakazać. Tak, ja mogę dać informację, że jest fajny wykład, ale nie nakazać. A my lubimy nakazywać. I się złościć, nie? Że takie zbuntowane dziecko nie słucha mnie, ten właśnie to inne dziecko. Bo złoszczą się dzieci, drodzy Państwo. Tak dorośli się komunikują. Współpraca. Co robimy, do nas wraca. Wzajemność, zaufanie, to nie będę w to się zagłębiać, ale żebyście, drodzy Państwo, mieli... To jest informacja, słuchajcie, tylko dwójka gogle. I stwierdziłam, tak mi się to podobało, że właśnie partnerstwo tak właśnie krótko nazwane z Wikipedii. I teraz, drodzy Państwo, żeby to partnerstwo było w pełni i żeby relacja była udana, to żebyście Państwo mieli świadomość pięciu energii, które muszą być w nas zrównoważone, żeby związek był udany. To jest według totalnej biologii wiedzy, według medycyny germańskiej, być może Państwo słyszeliście, że mamy pięć energii w sobie
I jeżeli tak z moim mężem ta relacja będzie na tym samym poziomie, jest szansa na udany związek. I drodzy Państwo, to bierze się na dłoni, że tak najniższy palec to jest energia fizyczna. Że jeżeli tak pomyślę, pierwsza myśl, tak jaki mężczyzna mi się podoba, to musi być mąż, jeżeli chce być szczęśliwa. Tak jeżeli mężczyzna pomyśli, jak zapytam Januszu, czy tak twoja żona jest najładniejsza, prawda? Tak jeżeli pomyśli, że inna kobieta, to już zdradza żonę nawet myśleniem. Nawet myśleniem. Jeżeli później tak drugi palec sobie, że to jest energia seksualna, no to wiadomo, to już kwestia seksualna i tak emocjonalna. Jeżeli pomyślę o swoim mężu nie emocjonalnie, tylko o innym facecie, to zdradzam mojego męża. Zdradzam. Intelektualna. Jeżeli przyjdzie ci tak, Maro, na myśl jakiś mężczyzna intelektualny, czy to będzie mąż? Nie! I to jest właśnie kwestia tego, że to jest szalenie ważne, żeby właśnie mieć tego świadomość, że idealnie byłoby, żeby był ten właśnie mąż. I kciuk to jest energia duchowa. Energia duchowa. Jeżeli, drodzy Państwo, jest pięć energii nie w równowadze, a to świadczy o znaczy o naszym zdrowiu też, bo jeżeli nie umiemy równoważyć, mamy słabe nerki, to jest wszystko powiązane. Ale jeżeli tak, drodzy Państwo, mąż myśli emocjonalnie o innej kobiecie, to zdradza tą kobietę, swoją żonę, z tamtą, o której myśli, i jego żona ma pieczenie w pochwie. Tak mówi totalna biologia. Tak jeżeli kobieta ma pieczenie w pochwie, to warto by dojść, z której strony jej mąż tak nie jest wierny. Tak mówi totalna biologia, naprawdę. Tak mówi totalna biologia. To znaczy, że jego energia seksualna, jego tak energia ciała nie jest ukierunkowana na żonę. I teraz jeżeli po prostu chcemy być zdrowe, to najpierw mąż wypadałoby, żeby wrócił do równowagi pięciu energii. To pomyślcie sobie, kochani. To jest kwestia takiego króciutkiego, takiej informacji właśnie, żeby to partnerstwo i ten związek był udany. Pięć energii w równowadze. Ale powiem, drodzy Państwo, co jest dramatem, że jeżeli na przykład bawiliście się w ślub z koleżanką kiedyś, to emocjonalnie możecie być w związku z tamtą koleżanką i dzisiaj możecie nie mieć żony albo męża, jeżeli tak był wzięty ślub. W zabawie był wzięty ślub. I drodzy Państwo, powiem jeszcze jedną informację, jeżeli na przykład tak mamusia ma jedynaka i ten jedynak, a męża nie ma, no bo tam w życiu różnie bywa, albo zmarł, albo odszedł, to bywa, że mamusia jest w relacji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej z synem, seksualnej nie będzie, bo to rzadko się zdarza. I ten syn ma problem ze znalezieniem kobiety. Dlatego, że jest w relacji z mamą energetycznej i dopóki mama nie odetnie i on świadomie nie odetnie, to albo będzie miał problem w ogóle z kobietami, albo będzie takim potentem w ogóle tak zero życia seksualnego, jego nerki w ogóle nie stworzą energii do współżycia, bo jest energetycznie w energii matki. Dlatego, jeżeli chcemy być szczęśliwi, to w pięciu energiach razem, świadomie. Bo być może tak nie jest, bo to jest zbyt trudne. Jak prowadziłam to szkolenie w Warszawie, to poszedł do mnie taki tak, Ula, ja mam problem z jedną energią, jak to pięć? Jak to pięć? No, to jest totalna biologia, wiedza, która bardzo mi pasuje, bardzo mi się podoba. Tak, czy wszystko jasne? Zaczynamy od najmniejszego palca, to jest właśnie, żeby zapamiętać. Tak fizyczna, seksualna, emocjonalna, intelektualna i duchowa. Wszystkie razem jednocześnie. Drodzy Państwo, to już tam w kwestii totalnej biologii troszeczkę powiedziałam, a teraz słuchajcie, na podsumowanie tego, co było, o kwestii właśnie wody i w ogóle to już o wodzie nie będę mówiła, bo ja wiecie, ja mogę mówić godzinę albo dłużej, ale właśnie, żeby mieć to dobre zdrowie, to ten tak zdrowe styl życia i partnerstwo. I kwestia zdrowego stylu życia i kwestia właśnie wpływania na nasze energię, nasze zdrowie, na przeciwdziałanie, słuchajcie, nowotworom, to wiemy woda, słuchajcie, święta, święta sprawa. Ja tylko powiem, że jak ktoś jest bardzo chory i bierze już chemię, to naprawdę zalecam pić gorącej wody. Tu panowie od wody mogą się zgodzić z tym, ale naprawdę mam wspaniałe przypadki, gdzie mężczyzna, kiedy zaczął pić gorącą wodę, i mówię tak, proszę pani, ja tyle razy w toalecie byłem. Ja mówię, i bardzo dobrze, bo tak to te toksyny nosił pan w sobie, a to był nowotwór opłucnej. I słuchajcie, i pił tylko florę bakteryjną, tą właśnie tak z probiotics, to jest na stronie internetowej Nowej Idei.
I wyobrażacie sobie, tak się poprawił stan organizmu. Tak w listopadzie miał wyrok, że już powinien umrzeć rok temu. Wypił kilka butelek flory bakteryjnej i zaczął pić gorącą wodę. Tak do dziś dzień żyje. Tak niestety ma żonę pielęgniarkę i nie są gotowi na kolejną wiedzę, bo oni uważają, że nic nie trzeba dostarczyć do organizmu. No niestety strasznie smutne, ale żyje, drodzy Państwo, a w listopadzie rok temu powinien umrzeć. A stan był krytyczny, naprawdę. Woda, 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 ciepła woda, 30 ml, to będziecie pamiętać, co wcześniej było mówione. Drodzy Państwo, powiem jeszcze tak, wszyscy, słuchajcie, nowotworowcy, ludzie, którzy mają nowotwory, wszyscy, słuchajcie, mieli problem z piciem wody. Naprawdę, wierzcie mi, wszyscy ludzie mieli problem z piciem wody. I z czym problem, słuchajcie, często? Bo tak naprawdę chcą się ewakuować z tego świata. I zapytajcie tych ludzi, czy chcą żyć. Z jednej strony mówią tak, z drugiej niekoniecznie. Często są w takich trudnych relacjach życiowych, domowych, że świadomie chcą żyć, ale podświadomie są tak zmęczeni, bo z wieloma ludźmi przez moje 10 lat, że tak o medycyny chińskiej rozmawiałam, i tak naprawdę tak ciężko im wzbudzić wolę życia dla siebie. A żeby przetrwać, drodzy Państwo, nowotwór, to tylko można żyjąc dla siebie, a ludzie często chcą żyć dla innych, a dla innych nie ma siły walki. I byłam kiedyś na wykładzie u pani doktor zajmującej się leczeniem właśnie osób chorych onkologicznie i powiedziała, przychodzi osoba na wizytę i pytam się, dla kogo chce żyć? Dla dzieci? A ona i dla dzieci, dla męża? To nie podejmuje się leczenia, bo i tak pan nie wygra. Dopóki człowiek nie zacznie żyć dla siebie, bo jak lecimy samolotem, to najpierw komu mamy założyć maskę, jak będzie awaria? Tlenową. Sobie, a my chcemy żyć dla innych. I powiedziała, że są małe szanse, że człowiek wygra z nowotworem, dopóki nie zacznie żyć dla siebie. Żyć dla siebie i sobie uświadomić, że to, że mamy trudne relacje w otoczeniu, to są tylko lekcje dla naszego rozwoju, żebyśmy się nauczyli miłości do siebie. Bo drodzy Państwo, jest taka wiedza z dekodyki, słuchajcie, jest taka wiedza też właśnie tego blokowywania siebie, która mówi, że dopóki nie pokochasz siebie, nie wyzdrowiejesz. Że choroba to jest brak miłości do siebie. Tak nie kochamy swoich nóg, nie kochamy. Tu przeczytacie w tej gazecie artykuł, właśnie, gdzie ja piszę właśnie o nogach. Dlatego, drodzy Państwo, kiedy sobie uświadomimy, że żyjemy dla siebie i będziemy pić ciepłą wodę, naprawdę jest wielka szansa. I będziemy stosować to, co nam zaleca naturalnie i konwencjonalnie, naprawdę jest szansa. Ja to uważam, że łączenie wszystkiego w całość ma dla nas, że tak powiem, nadzieję na przyszłość, tak. I to w kwestii 6 elementów zdrowia, to jest sen, to już było powiedziane, że trzeba było wcześniej chodzić spać, w ciepłej pościeli, powyłączać wszystko w domu, tak żeby nas żadne Wi-Fi nie atakowało i ćwiczenia, drodzy Państwo. W kwestii, słuchajcie, powiem nerek dzisiaj. Słuchajcie, wiecie, gdzie masujemy nasze nerki, żeby były zdrowe? Czy ktoś był na moim wykładzie i wie? Masuj, brawo dla Joli, masujemy uszy, drodzy Państwo, i teraz poproszę Was, żebyście wszyscy złapali za swoje uszy. Z góry na dół masujemy nasze uszy, drodzy Państwo, bo nasze nerki mają oczy w uszach. Tak mówi medycyna chińska, że to, jakie właśnie są nasze uszy, czy są zdrowe, takie są nerki. Jeżeli przychodzi problem ze słuchem, to znaczy, że nerki są osłabione. Najprawdopodobniej za mało wody albo za zimna. Masujemy. A wiecie, kiedy jest najlepiej? Zanim staniemy z łóżka. Leżymy w łóżku i masujemy sobie tak obydwa uszy z góry na dół. I w ramach ciekawostki jeszcze powiem, słuchajcie, że jak się oparzę, to najpierw łapię się za ucho i to oparzenie znika. Naprawdę. Dlatego masowanie naszych uszu. I pokażę Wam jeszcze takie specjalne ćwiczenie, żeby wzmocnić nasze nerki. Robimy takie miseczki, talerzyki i słuchajcie, drodzy Państwo, i łapiemy światło dla naszych nerek. Naprawdę zobaczycie, jak się lepiej poczujecie. Tak do słońca chociaż 5-10 minut w ciągu dnia, ale to ma być na słońce. Że stoimy tyłem do słońca i łapiemy słońce. Masujemy uszy, to masujemy nasze nereczki. I ważne, drodzy Państwo, żeby nasze nerki miały ciepło.
miały ciepło, drodzy Państwo. Nie krótkie kurteczki, jak młodzież, prawda, teraz nosi. I wiecie, czego jeszcze nasze nerki nie lubią? Stringów. Bardzo nie lubią, naprawdę. Już nie będę wchodzić w szczegóły, to tylko Wam mówię, żebyście wiedzieli, to jest... Odżywianie, słuchajcie, drodzy Państwo. Co w kwestii nerek, słuchajcie. Nasze nerki lubią ciepłe jedzenie. Ciepłe jedzenie. A wiecie, jakie warzywko najbardziej lubią? Fasole. Bo nasza nerka wygląda jak fasola. I nasze ucho, jeszcze powiem, wygląda jak nasza nerka. I jak dziedziuś w brzuszku. To jest dziedziuś w brzuszku. Taki malutki. W kwestii odżywiania powiem, co jest najważniejsze, drodzy Państwo. Tak, co jest najważniejsze? Ale odżywiania. Jedzenie powoli. Jedzenie powoli. Choćbyście jedli złoto. Nie wiem, po prostu w sensie tak jedzenie z najwyższej półki. To jeżeli nie pogryziecie, to żołądek, wiecie co mówi, ja ciebie nie znają. Rozumiecie, prawda? Nasz żołądek mówi, ja ciebie nie znają. Wątroba powie, ja też ciebie nie znają. I się odkłada. Oponka. Najważniejsze jest gryzie i nie wiecie ile razy? Jest teoria taka, że tyle ile mamy lat. Ale jest taka bardziej przychylna 32 razy. 32 razy, ja wiem, że to jest trudne, ja sama, drodzy Państwo, tego się uczę. Ale naprawdę to jest nawyk, a jesteśmy sumą nawyków. Wiecie, drodzy Państwo, że jesteśmy sumą nawyków? To jest tylko nawyk. I teraz tak, węglowodany trawią się tylko w jamie ustnej. Jeżeli nie pogryziemy w jamie ustnej, to wszystkie ciasteczka, bułeczki z bromem zamienią się w tłuszcz na trzustce i na wątrobie. Wszystkie pączuszki zamienią się w tłuszcz, bo nie są pogryzione w jamie ustnej. To w kwestii odżywiania najważniejsze jest gryzienie i między 7 a 9 rano śniadanie. Święta sprawa. Nieprawda. Gdyby tak było, to bym był grubasem. Ale to nie o to chodzi, czy jest pan gruby, czy szczupły, tylko chodzi o zdrowie. Medycyna chińska mówi, że jeżeli między 7 a 9 nie damy jeść naszemu organizmowi, to nie przekazujesz energii do trzustki śledzionej i dalej. Że być może pan dostał bardzo silną konstrukcję i gratuluję. Ja dostałam bardzo słabą. I nie jadłam śniadań i bardzo źle się odżywiałam. Od 10 lat nadrabiam zaległości z 20 paru. To naprawdę ciężko jest to nadrobić. Borka jest pewnego dnia powiedział, przepraszam, nie daram rady. Święta sprawa. I dobrze podróżujemy. I dużo było opowiadać jeszcze, ale to nie mam czasu. I teraz bardzo ważny element, drodzy Państwo, dla naszych nerek i w ogóle naszego organizmu przeciw nowotworu, to jest suplementacja. Ktoś powie, a po co? Tak widzieliście Państwo takie badania na przestrzeni lat, gdzie są deficyty w jedzeniu. I to strach się bać, bo od 2002 roku nie ma badań oficjalnych. I już wtedy brakowało 70-80% składników w jedzeniu. I teraz, jeżeli jedzenie nie ma, jest puste, to co z naszym organizmem? Ja, drodzy Państwo, nie wyobrażam sobie życia bez suplementacji, bo byłam bardzo chorym człowiekiem. Jak ktoś powie, że tak po co suplementy, ja zastanawiam się, jak ludzie żyją, kiedy nie biorą suplementów. Dlatego, że po prostu, jeżeli ja brałam 20 parę razy w życiu antybiotyk, właśnie ja już próbowałam, drodzy Państwo, do 27 roku życia brałam, pamiętam, od 20 brałam kilka razy w roku w życiu antybiotyk. A po jednej kuracji wraca się 7 lat do zdrowia. I teraz, gdybym ja miałam wrócić do zdrowia tylko na jedzenie, to ja bym nigdy nie wróciła. Żeby zregenerować organizm, to musiała teraz czekać, jeżeli jedna kuracja 7 lat, żeby się regeneruje organizm, po takiej kuracji antybiotykowej, to ile lat musiałabym czekać. No niestety nie da rady. I drodzy Państwo, i co jest najważniejsze z suplementacji, drodzy Państwo? Tak jak myślicie, jaki suplement jest najważniejszy? Tak, wszystko jest ważne. Krzem, bo wszystko jest ważne. Ważna. Ma wszystko. Ale najważniejsze, drodzy Państwo, co jest flora bakteryjna. Bo jeżeli nie będzie flory bakteryjnej, nie stworzą się witaminy z grupy B. Nie będzie przyswajalności jedzenia i możemy brać krzem, bo wszystko możemy brać, ale jeżeli nasze jelita nie mają flory bakteryjnej, nie stworzą enzymów, znaczy tak jakby nie przyczynią się do stworzenia enzymów trawiennych w układzie trawiennym, w trzustce nie stworzą się enzymy, dlatego trzeba brać kreon, często ludzie biorą, bo nie ma enzymów. Jeżeli nie będzie flory bakteryjnej, to branie wszystkich innych rzeczy jeszcze wpłynie się troszkę chłoną,
ale flora bakteryjna jest po to, żeby strawić, żeby to przyswoić. Dlatego jeżeli, drodzy Państwo, nie ma flory bakteryjnej odpowiedniej, to możemy sobie brać. Najpierw florą bakteryjną odżywić, a później organizm, a później dopiero suplementacja, żeby organizm mógł po prostu to przyswoić. Suplementacja. I drodzy Państwo, powiem Wam w kwestii naszych nerek i partnerstwa, bardzo ważne jest złoto. Bo mówi się o mężczyznach, że mają klejnoty. Wiecie o tym, prawda? Że mężczyźni mają klejnoty i teraz z wiekiem tego złota jest coraz mniej tam w tych klejnotach. I teraz mężczyzna, jeżeli chce mieć dzieci, to wypadało, żeby te klejnoty były szlachetne, a nie takie sobie tylko. Dlatego szczególnie dla mężczyzn, drodzy Państwo, żeby po prostu tak uzupełniać, można sobie psikać tu i tam, żeby uzupełniać to złoto, drodzy Państwo. Ja wszystko... Dlatego nie masz tylko złota. Ale nie muszę powiedzieć, że ktoś cały czas używa to złoto, a miał szarą twarz, a teraz nabrała... A może tam też psika? A może tam też psika? Jeszcze powiem, drodzy Państwo. Na pewno. Na pewno, bo jest po operacji prostaty. A no właśnie. A jest wszystko ok. No właśnie, widzi Pan. Złoto działa. Drodzy Państwo, złoto działa, jest tutaj. I drodzy Państwo, co powiem jeszcze, słuchajcie, o suplementacji, żeby mieć świadomość pór roku, kiedy co stosować. Tutaj już z Łukaszem planujemy, żeby stworzyć taki program stosowania suplementacji w danej porze roku, drodzy Państwo, bo są określone aktywności organów w medycynie chińskiej, żebyście dostali schemat, co kiedy i stosować. Tak florę bakteryjną, że tak powiem, cały rok. Oczywiście z przerwami też, żeby organizm miał czas po prostu sam popracować, ale to jest planowane, będzie przygotowane, co kiedy brać, ile brać. Tak ktoś się pyta, ile czasu mam brać? Jeżeli człowiek jest na przykład chorutki taki i chciałby wyzdrowieć, powie, że miesiąc i chciałby być zdrowi. A drodzy Państwo, ile czasu tworzy się dzieciuś w brzuszku? 9 miesięcy. To ile czasu powstają wszystkie komórki? 9 miesięcy, zdrowe komórki, ale jeżeli człowiek już lat X, 20, 50, 70 pracował na zdrowie, chciałby te 9 miesięcy już być zdrowym, jest szansa, że już coś się poprawi, ale dopiero się poprawi, bo to pierwsze 9 miesięcy regeneracji. Dlatego, żeby mieć tego świadomość, że efekty potrzebują czasu, bo organizm musi naprawić to, co było złe i jeszcze bieżące procesy. Dlatego to jest wszystko w przygotowaniu. Łukasz, no to kiedy się wyrobimy? Tak do... Jak najszybciej, może myślę, 9 miesięcy i powstanie, na pewno w ciągu najbliższych 9 miesięcy powstanie taki plan, będzie to na właśnie na stronie Nowej Idei, żebyście mogli korzystać, co w jakim czasie po prostu warto zastosować, bo naprawdę nasz organizm ma cykle i warto na to zwrócić uwagę. I ostatni, drodzy Państwo, element z tej mojej dzisiejszej układanki, 6 elementów zdrowia, to jest stres. Dużo mówiło się o stresie, prawda? No właśnie, i ten stres tego partnerstwa, słuchajcie, jest kluczowe. Żeby sobie uświadomić, drodzy Państwo, jeżeli mój mąż, to już co mówiłam, nie złości, to na co ja się w sobie złoszczę? Ja. Co mam do przepracowania? On jest moim trenerem rozwoju osobistego, że jeżeli postawicie na piedestale waszego małżonka, czy jest dobry, czy zły, tak nieważne, ale jest. Los chciał, żeby był z wami. Co to lustro mi mówi? Albo wprost, albo w krzywym zwierciadle. Bo to, drodzy Państwo, to jest kluczowy stres, tak jak już mówiłam, że wracamy do domu, jesteśmy zdenerwowani, co będzie, jak będzie, martwimy się o dzieci, a słowo martwić się, drodzy Państwo, słowo martwe się staje. Jeżeli martwimy się o kogoś, to staje się bardziej złe. Tak działa słowo martwić się. Ale jeżeli ja powiedziałam, wierzę w mojego męża, tak wierzę w moje dziecko, wierzę, zmieniamy znaczenie. A my się martwimy i go wspieramy złą energią. Bo słowo ma moc. Szczególnie to powiedziałam, nasze słowiańskie ma moc, naprawdę. Bo jest właśnie połączone, ktoś powiedział, że język słowiański jest najbliższy Bogu, bo ten, kto poznał Boga, jest bogaty. A tak naprawdę to poznać w sobie, że właśnie, że jesteśmy miłością i tę miłość mamy dawać, ale najpierw musimy pokochać siebie. Ze swoimi wszystkimi brakami i ułomnościami. Pokochać siebie. I jeszcze w kwestii stresu, drodzy Państwo, powiem, żebyście sobie uświadomili, bo często stresujemy się na rzeczy,
na które nie mamy wpływu. Na pogodę. Na krzywe nogi, o którym jest artykuł. Tak, czy mam na to wpływ? Na prezesa? Mamy wpływ. Tak, jeżeli mamy wpływ, to zmieńmy to. No po co się stresować? Jesteśmy wolnymi ludźmi. Mamy rozum, emocje i wolną wolę. I wypadałoby włączać rozum, nie tylko emocje. I drodzy Państwo, te 6 elementów zdrowia, to wyobraźcie sobie, że nasze życie to jest góra. I na niej stoi płot. 6 elementów. A pod tą górą stoi pogotowie, lekarz, szpital. I te 6 elementów to jest płot, który nas chroni, żebyśmy z tej góry nie spadli. I teraz, jeżeli gdzieś jakiś szczebelek będzie dziurawy, to spadniemy do szpitala, do lekarza. I trzeba skorzystać, drodzy Państwo, tak nie możemy się odżegnywać od medycyny konwencjonalnej, bo wielu z nas dzięki niej przyszło na ten świat. W szpitalu zostaliśmy przyjęci na ten świat. No gdyby nie oni, no być może by nas nie było. Tak dzięki pomocy, tak, dzięki pomocy, bo czasami są takie powikłania, że człowiek w pępowinie już by, no, po prostu nie został ratowany. I teraz, tak, jeżeli ten nasz płód będzie szczelny, drodzy Państwo, ale nie tylko woda, ale wszystkie 6 elementów w równowadze. Jeżeli 5 pierwszych będzie w równowadze, to łatwiej poradzimy sobie ze stresem. Ale kiedy stres rodzinny będzie bardzo silny, to zniszczy nam wszystkie 6 elementów. Jeżeli będziemy wracać codziennie do domu i będziemy w stresie, to w wspinaniu się pod tą górę pamiętajcie, żeby ten płot był szczelny. Naprawdę. Tak, żebyśmy sami siebie rozliczali. Gdzie mam równowagę, gdzie mi brakuje tej równowagi. I drodzy Państwo, tu jeszcze w kwestii takiego uświadomienia sobie, bo dzisiaj tak jest motywacyjnie, zdrowotnie, żebyście mieli tą świadomość, że wszystko, co w naszym życiu się dzieje, zależy od nas, bo nasze emocje tworzą nasze myśli. Jest też teoria, że tak myśli tworzą nasze emocje. To w zależności na jakim etapie jesteśmy, ale ja powiem o emocjach, bo dziecko małe tak jeszcze nie myśli, a czuje. Po prostu co się dzieje w domu. Nasze emocje tworzą nasze myśli, nasze słowa, nasze czyny. Czyny charakter, charakter nawyki i to przyszłość. I teraz, kiedy 6 elementów zdrowia doprowadzimy do nawyków poprzez nasze emocje, myślenie, słowa, będę to robić, zacznę działać, stworzymy nawyk, mamy szansę na dobre zdrowie i na dobrą przyszłość. Żeby te życzenia, które często otrzymujemy, nam się spełniały, drodzy Państwo. Kiedy my świadomie będziemy żyć w równowadze. I teraz jeżeli uświadomimy sobie, drodzy Państwo, że tak jesteście kowalami swojego losu. Wasze życie, wasze zdrowie, w waszych rękach. Tu nie ma winy. Ktoś powie, a Pan Bóg mówi, o, że tutaj Pan Bóg pokarał, że ktoś jest chory. Nie. Człowiek sobie na to zasłużył poprzez swoje postępowanie. Świadome bądź nieświadomie. Po prostu postępował. Dlatego dopóki nie weźmiecie życia w swoje ręce, to nie ten mąż jest zły, to ja coś robię źle. To ja źle dbam o moje nerki, to ja nie piję wody, to ja się stresuję. I drodzy Państwo, kiedy stresujemy się, to nasze nerki źle pracują. Robią się kamienie, są w ogóle, to już dużo było opis, słuchajcie, tak mówić, bo te w książce świetnie jest opisane. Jest naprawdę dostępna za darmo, bo się kontaktowała, można ściągać PDF-a. I że jeżeli świadomie nie zadbamy o swoje nerki, to nasze partnerstwo będzie nijakie, bo nie będziemy mieli energii, żeby po prostu tak prawidłowo postępować. Dlatego, drodzy Państwo, życzę Wam z tego serca, żebyście wzięli sobie do serca, że jesteście kowalami swojego losu i to Wy macie wpływ na Wasz rozum, na Wasze emocje, na Waszą wolną wolę i życzę Wam świadomego podejścia do siebie i wielu sukcesów i osobistych, i zawodowych. Dziękuję.